Michał Piętniewicz. Spacer po Krakowie. Długo spacerowałem w krakowskim słońcu. Ziemia nie jest wszystkim. Kosmos wciąż jest otwarty na wszechświat i obważanek od baby w rynku. W istocie dawno nie jadłem prawdziwego krakowskiego precla. Nad krakowskim niebem białe chmury. Długo chodziłem na ulicy Poselskiej. Epifania, moja mama odmawia różowy różaniec w izbie przy oknie, przy przeźroczystej, starannie wymytej szybie, do której wpada światło. Moja mama klęczy, a ja już chyba dawno odszedłem. Dawno mnie nie ma. Dlatego niepotrzebne mi kwiaty, wieńce i wiązanki dzisiaj w Krakowie. Przecież to nie było miasto, tylko wszechświat. Ci wszyscy ludzie dawno już umarli i ja wraz z nimi po tej drugiej stronie. Samotny, stary profesor drzemał na ławce na plantach. Podszedłem do niego, przywitałem się, zacząłem rozmowę. Rozmawialiśmy o kosmosie, o plantach, o Krakowie i o mojej pracy w redakcji, która pasuje do mnie tak jak kopciuszek do prawdziwych księżniczek u prawdziwej władzy. Więc szedłem, wlokłem za sobą mój cień. Profesor, kiedy mnie zobaczył, powiedział: o widzisz, właśnie myślałem o tobie, przywołałem cię. Ja doznałem słonecznych epifanii i słonecznych kąpieli. Myślałem o tym, że nigdzie nie pasuję, że żadne miejsce nie chce mnie przyjąć. Wypluwają mnie. Albo sam siebie wypluwam. Na ulicy Wiślnej huczny koncert, świergot ptaków. Siedziałem na ławce i paliłem papierosa. Przyglądałem się ludziom, którzy przecież już dawno pomarli. Nie ma ich. Jedynie wloką za sobą swój cień i zielony płaszcz jak tren. Odwiedziłem uczelnię na ulicy Gołębiej. Węszyłem zapachy i ciemne światło. Ciemne światło na ulicy Ptasiej, na ulicy Gołębiej, gdzie studenci i profesorstwo. Więc ciemne światło, zapach wiosenny, zapach ciemnego światła i palmy wielkanocne na rynku. Odwiedziłem świątynię Bożą. Przywitałem się z Jezusem jak z przyjacielem. Łysy jak kolano ksiądz mówił pięknie. Brałem z jego ust Boga Jezusa i opłatek. Bóg jest duchem, mówił. A ja chłonąłem jego słowa jak wierny, pokorny uczeń. Świątynia przyjęła mnie światłem i muzyką. W domu pomyślałem o tym, że zawsze będę się starał wspomagać ludzką biedę. Gardzę wszelką władzą i ludźmi na stanowiskach. Choćbym skończył w przytułku, nie, pić nie muszę, ale pozwólcie mi czytać. Chcę pić ze studni i ze zdroju wody żywej. Niech wlewa się łaska, światło. Pomóż mi, Panie, zachować zgodę ze sobą i z innymi ludźmi bez wyrzekania się siebie. Ponieważ żyję w najpiękniejszym mieście świata, Krakowie, gdzie żywi rozmawiają z umarłymi jak najlepsi przyjaciele. Pozwól mi, Panie, zachować światło łaski. Czytał Bogdan Tmowski.